del cielo, proprio lì una stella cade. Tu che palle appena uscita da un locale, dopo un po' la timidezza ti scompare. Ci troviamo a riva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo dalla luna, fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra, anche il mare ci guarda, sembra lo faccio apposta. Quando penso a te sorrido e dopo non mi importa di niente, se il respiro mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora, anche se dai lì. Sento, ormai sei rimasta qui dentro, non è più questione di tempo. Se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volto al cornetto. E poi carichiamo la macchina, senza sapere dove si va. Poi mi innamoro ma capita. Fai finta che su un passo dalla luna, e fidati se dico sei bella da paura. Quando penso che io sorrido e dopo non mi importa di niente, se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora, che anche se tardi non mi trametto il tempo da una vita intera, intera. Oh, che bella questa sera, stasera. Oh, un sogno che sia vera, vera. Oh, perché io sono falsa, falsa di te. Fai finta che c'è un passo dalla luna, e fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra, anche il mare ci guarda, sembra lo faccio apposta. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente, se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora, anche se dai lì. Zawsze chciałem to zrobić. Dzień dobry, z tej strony Kasperek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu ze Żniw 2020 na moim kanale. Początek, no nie mój. Pewnie dobrze go znacie, bo to agrodniówka u agrokuzynów, których bardzo serdecznie zapraszam. Tu macie mister Mormondo 15 oczywiście ze mną. Mój pokoik, który no troszeczkę się pozmieniał, jak pewnie sami dobrze widzicie, ale stanowisko jest. I na nim sklejamy sobie właśnie dla was vlogi. Z monitora mamy telewizor, jakoś to idzie, bardzo serdecznie zapraszam do Adasia. Vlogasek się już renderuje. Generalnie mieliśmy zacząć z samego rana, ale z samego rana był wyjazd na skup, który zaraz wam pokażę. A my tutaj sobie pięknie zobaczymy, co przez tą roletę widać. Pierwsze co widzimy to piękną pogodę, gdzie dzisiaj naprawdę sobie pokosimy. No i nowy zabyteczek, który tam stoi i zaraz wam pokażę, jak on z bliska wygląda. Także teraz co? Przenosimy się do 60 i śmigamy sobie na skup. Yo! Także jak widzicie nasz wczorajszy wieczorny wyjazd troszeczkę się przedłużył i postanowiliśmy jechać rano. Klimatronik jest, jest. Mister Adamu jest, jest. Przyczepa jest pełna, jest pełna. O, proszę bardzo. Przetorek jest, jest. Osiarka jest, jest. To wesoło mamy. Nie, powiem wam na początku. Chory, to była kłoda. Poczuj, że nie widać było koloru.
Jakiś kumbaj słychać z dala, chyba sąsiad aż się kurzy. Nie Loli? Ziomek, co jest? Trzeba iść do domku, bo gorąco. Ja zakładam buciory. Idę robić, tak? Idzie ze mną? Nie. Nie, bo się obrudzisz, nie wolno. Chodź, lecimy do domu. Skakuj. Nie, na dwór, nie, tam nie, chodź. Ty już musisz iść. Nie ma mowy, żeś już się wyhasał. Wpuśćcie go! Okej, okay, kamerkę bierzemy. Idę zobaczyć, gdzie to kto jedzie. Patera. A, design. Poczciwy, piękny bizonik. Adaj zaraz przyjdzie. Generalnie powiem wam, że jestem troszkę w szoku, bo nie zgadniecie, jaka była wilgotność przężyta, które mieliśmy na przyczepie wczoraj. We vlogu wam pokazywałem, już puściutka, jak widzieliście sami, byliśmy zawieś. Miała 8,2 wilgotności i drugi pomiar dał niecałe 9, także aż za suche, powiem wam, dlatego było tyle połówek, bo już było bardzo suchutkie i niestety wyszło jak wyszło, więc dlatego dzisiaj to przężyto już... Dzisiaj jeszcze przężyto nie, dzisiaj będzie jeszcze koszona pszenica. Będzie ona koszona właśnie na tamtą przyczepkę, którą mamy w garażu, wprawdzie możemy już sobie wrota otworzyć. No i kurde. No dobra, zarow. Jeszcze nie, jeszcze za wcześnie, ale łapkę w górę zostawiliście i obiecałem, że pokażę. Ta, tym co zostawili łapkę, to pokażę. Byłem w szoku i z góry dziękuję, choć dokładnie na razie tylko widziałem 30 tysięcy i ponad 4 tysiące łapek w górę. Kurna, dziad mnie tu przeszkadza. Ale i tak naprawdę jestem już pod mega wielkim wrażeniem. Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie komentarze, za to wszystko. Więc będziemy musieli przeczepić się, bo musimy tą dosypać do pełna, resztę do szpicherka i jutro kosimy i kończymy przężyto. Przynajmniej mam taką nadzieję. Do kombajnu zaraz sobie wrócimy. No ja tutaj przedstawiam wam talerzóweczkę. Udało mi się naprawdę mega okazję trafić i kupić tą talerzówkę 2,7 metra, trochę dużo, ale jak sami już dobrze widzicie, tutaj będziemy robić ośkę i prawdopodobnie będzie podnoszenie, opuszczanie typowo siłownika. No będzie troszeczkę roboty, mam nadzieję, że uda nam się teraz uwinąć w międzyczasie. Trzeba ją złożyć, no transport jej był naprawdę ciekawy. Może wam pokażę zdjęcie, bo będzie ta na pewno w szoku. Ogólnie bardzo pozdrawiam, że tak powiem, właścicieli tych talerzówki, bardzo dużo nam pomogli przy załadunku i przy tym wszystkim i byli w szoku, jak zobaczyli, czym po tą talerzówkę przyjechaliśmy, ale nie można, rolnik potrafi, tak? Więc tutaj naprawdę super sprawa. Duże talerze, więc to fajnie będzie leciało. Musimy sobie złożyć, ja tutaj maksymalnie są do wymiany dwa talerze, no można by było upatrzeć te cztery gdzieś jakieś powyginane, ale najważniejsze to będą te zewnętrzne, choć tak to one nam za bardzo nie będą robiły dziury. Tutaj mamy jeszcze średnicę ich 52 cm, jak dobrze pamiętam, a 56 to jest całość, więc jakby ktoś miał talerzy dużo i chciał sprzedać, to dawaj ta znać w komentarzach. Także no, dzień dobry. Także tutaj naprawdę wam powiem, naprawdę fajny sprzęcik. No, szypek będzie miał ciężko, tak, ale jak on nie będzie na pompie, tylko mówię, na tym podnośniku wpuści się te parę centymetrów, byleby była prędkość, jakoś to będzie szło, bo naprawdę brakowało tego, żeby czymś zrobić po żniwach i dlatego też taki, a nie inny zakup. A mówię, na pewno na tym nie stracę, nie będę mówił wam ceny, ale trafiła się naprawdę mega, mega okazja. Tym bardziej, że mówię, u mnie nie ma, jak sami dobrze wiecie, nie ma żadnych płodozmianów typowo, czy kukurydza, rzepak, buraki. Są tylko zboża i też zaczynamy w tym roku iść w te poplony. Generalnie to zaraz pójdziemy, przejdziemy się i pokażemy właśnie ten poplon, bo sam jestem ciekawy, jak to wygląda. Kurczę, powiem wam, jestem w szoku. Nie myślałem, że to tak wygląda. Niczym kurde rzepak, tylko taki o wiele większy. Zobaczmy, jak to jest w ogóle z ziarnem w środku, bo powiem wam szczerze, ja nigdy wcześniej nie widziałem, jak ta roślina wygląda na pniu. Jest po kilkanaście ziarenek i teraz tak, nie dość, że w tym miejscu naprawdę ziemia się przerobi, po to jest ta talerzówka, żeby właśnie to zjeździć, bo niestety był taki problem w tym roku, że no nie było czym tego zrobić. Tata próbował jakimś tam zjeździć tym moim ala agregato gruberem, jak sami dobrze pamiętacie, gdzie niestety no ona później po orce i tak mimo wszystko wyszła. Tu trzeba po prostu talerzówki, aby ją
pocięła, wymieszała z ziemią, żeby jak najwięcej tego zielonego materiału trafiło nam do gleby, a nie zaorać i później spalić opryskami, bo był taki problem właśnie w zbożu na ostatnim polu, że niestety ona była wyższa niż zboże i trzeba było ją palić opryskami. No to szkoda, niestety szkoda, tutaj też trzeba było uważać, dlatego też troszkę tych chwastów jest, bo tata za blisko nie dojeżdżał, żeby jej nie spalić. Jest tutaj z 20 arów i powiem wam szczerze, że naprawdę oby była do siebie, a są takie wielkie stronki. Sam jestem ciekawy, jak będziemy to kosić i jak to będzie wyglądało. Mieszanka jeszcze nie do cięcia, jak sami dobrze widzicie. Niestety, ale kurczę, jeszcze troszeczkę jest zielonego. Przejdźmy się może na ogród, bo jest plan, aby w następnym roku robić tam nowe pole. Nie ma to jak swój ogródeczek, wiem co jem. Zawsze fajnie przyjechać sobie na wieś. I kurczę, tak myśleliśmy właśnie z tatą, bo tu mamy bardzo sporo jeszcze miejsca, że tak powiem, nieużytkowego, bo kiedyś jak były krowy jeszcze, no to się wiadomo, tą trawę kosiło. Czy też sąsiad miał krowy, przyprowadzał później krowy jeszcze po nas, jak my już nie mieliśmy. I kurczę, jakoś to było. Tutaj truskawek, często tu były ziemniaki, jak dobrze pamiętacie, a teraz właśnie wsiewamy zboże i nie wiem, czy jest sens się właśnie ze zbożem bawić, no bo wiadomo, te ziorka to idą tylko do nas, bo tam albo dla kur, albo dla świń. Ale tak to byśmy tutaj właśnie tą rzodkę w sobie zasieli i generalnie, o Jezus Maria, jaka tu dziura, tu żeśmy wszystko wysprzątali, akurat ta leżóweczka by naprawdę fajnie się sprawdziła, później to wszystko zaorać i tam naprawdę jeszcze na ogrodzie jest sporo tego miejsca, także można by było zrobić vloga, że doszły mi hektary albo no bardziej jary, no ale jakby chciał clickbaitowego zrobić, to czemu by też nie, więc naprawdę tu tego miejsca jest i kurczę, z roku na rok byśmy tutaj tej rzodki sieli, żeby po prostu starczało nam na pola, żeby rozsiewać ten popląd po żniwach, więc no tutaj tego miejsca, jak sami dobrze widzicie, jest przynajmniej te dwa przejazdy kombajnem, a ciekawe jak to będzie sypać, pewnie sita będziemy musieli zmienić na rzepak i w ogóle zobaczymy jeszcze, bo na razie póki co, no ona nie jest do cięcia gotowa, tu pułapki na lisa, bo niestety przychodzi i kury za biro skurczyszyn. O, proszę bardzo, Adam na siebie. Co tam patrzysz? Nie ma tak, kurde, swoje czeresienki, truskaweczki. Ładne pomidorki. Pomidorki? Pomidorki? O, tu w cieniu zawsze się schować, kurde, tyle lat już ta czereśnia i powiem wam, ona tak obradza pięknie. Ja nic nie widzę. O, i łogóreczki swoje, proszę bardzo. Gdzie ona obrodziła? Tero, chłopie, ona jest tak wcześna, że sobie nawet nie wyobrażasz. To czemu ja tu nic nie widzę? Czemu tu nie ma żadnej flagi? Tam pełno jakiś. O, słonecznik, kurna, plantacja jak Gier Mokrzyn prawie. Plantacja, słonecznik. Także dobra, bierzemy się za robotę. Ale dał go. Powiem wam ogólnie, to będzie chyba jedne z najfajniejszych żniw pod względem pogody. Bo nie będzie typowego upału, tylko jest właśnie taki fajny, chłodny wiaterek, jest 24 stopnie. Zboże już sam raz do koszenia, więc nic, tylko kosić. Idziemy sprzątać kombajn. Aj, tęskniliście za tą czerwoną strzałą. Ale powiem wam, że ja też. Zresztą, kto nie lubi klimatu żniw? Najważniejszy chyba dzień roku, jeśli chodzi o rolnika. No chyba, że ktoś ma krowy, no to jeszcze te ścianokosy i zbiory kiszonek, czyli kukurydzy. A my tak idziemy tutaj do tyłu, jak to zawsze co roku, codziennie staramy się mniej więcej czyścić, bo wiadomo, ta pszenica z ciasta, kurczę, no zostawia sporo pozostałości po sobie. Tu już niżej nie opuścimy. Generalnie rzucimy to tutaj. Dzisiaj też taki dzień na wesoło, kurczę, od rana żeśmy pojechali, to mieliśmy jechać wieczorem, później Krzysiek przyjechał, bo musieliśmy jechać po części, bo niestety bizon troszeczkę umor. Czekaj, ty, może ja odkręcę to bez tego? No, powinien dać radę. Nie, zwykła. I kurczę, musieliśmy z Krzyśkiem jechać po części do Kutna, przy okazji odwiedziliśmy Kubę, który też dzisiaj żniwuje. Pszeniczkę sobie, to wręcz wam powiem, no pogoda idealna, pszenica około 11-12. Ciekawe jak będzie nasza miała, dzisiaj się wieczorem dowiemy, bo będziemy jechali ją od razu zawieźć, sprzedać. Okej, okay. Tutaj, żeby teraz nie pogubić tych części wszystkich. Cygmyk, fuch, dobra. Ale generalnie gadałem też z Krzyśkiem i u niego pszenica ościasta też nie zrobiła szału w tym roku, niecałe 5 ton. Więc powiem wam szczerze, że no, no też nie ma co tak bardzo płakać. Wiesz co, mordo, jakbyś, fajnie jakbyś złapał z drugiej strony, bo tutaj jak jest sieczkarnia, to ciężko. Ale nie musisz, powoli. Dobra? Nie szarp na bok, tylko... Wiem, no chcę do tyłu. No, znaczy do tyłu kombajn, ale... Jak czekaj, ja se dwoma złapię. To wiesz, to no się nie wysuwa. Czekaj, daj do tyłu. Twój się zaczepił gdzieś. Ja mam luźno. No.
No jest, trochę się tego nazbierało. Wiesz, co bym zrobił z tym? Mega. Kurde, daj jakiś worek. O, to po co tu śmiecić? Także Krzysiu dzisiaj będzie robił bizona. Wczoraj do 12 w nocy go rozbierali, ale o tym pogadamy właśnie na vlogu Krzysia. Mam nadzieję, że się uda nam spotkać i na pewno coś nagrać. Okej, okay, dworki mamy. Kury zjedzą, kury lubią takie rzeczy. Ja ci może potrzymam. Niestety, ale do zbiornika. Sieczkarnia jeszcze chyba na razie póki co zostaje. W tamtym roku chyba 2 hektary żeśmy pasowali i kurde ile było belek i wożenia. Fakt, że to poszło. Ale tak, jak najbardziej. Będziecie mieli, bo pytaliście, czy będzie vlog ze zbierania. To musi być, jak zawsze. Tak, to już jest u nas przymusowo, bo szczerze wam powiem, że czasami te zbiory kostek są bardziej oglądalne niż normalnie żniwa. A tu też się nie dziwię, bo bardzo dużo ludzi z tego wychodzi. Choć był taki czas, że dużo ludzi wyszło z kostek, zaczęło robić baloty okrągłe i niestety później powracali, bo gdzieś tam no, nie było sprzętu, nie było tego tura do zakładania tych wideł z tyłu. Ciężko później tak to wszystko ogarnie, nie było budynków pod takie rzeczy, żeby to składować, a takie kostki idzie się fajnie na stodole wrzucić. W każdym momencie idziesz, zrzucasz sobie kilka kostek, a jak już taką belkę zaczniesz, no to już trzeba jak najszybciej ją ogarnąć. Także znów powróciła ta moda na kostki, bo też kolega kiedy właśnie pracę miał, dużo jeździł, później taki przestój i teraz znów to ostatnie 2-3 sezony temu zaczęło wracać. Dobra, to wszystko i tak nam spadnie niestety. Niech pije. Ile tam jest? Nie musiałbym zobaczyć, ale nie będzie jeszcze połówki. O, dawaj, beczkę do pełna wleję, to będzie szedł. Nadstawiaj się. Nie takie pełne, bo tu już jest ponad połowa. To byś patrzył. Jedna bańka cała wchodzi, czy nie? Nie wiesz? Nie, kurwa. Tam ty, tak pełno nie lej, bo się kręca przeliwo. Dobra. Tak, żeby tam do tego wskaźnika wchodziło. Dobra. Już? Tak. Pełno jest, no. Jakąś szmatę mi może znaleźć, to tu powycieram od razu. Dobra, dużo nie ten, nie wziął. Już tak to światło tak nie leci. No. Nie, bo tam teraz tylko ten róg został. Tak. O, no to miała guma, to miała prawo się wytrzeć. Ona się tam, wiesz, urwała. Tym bardziej. Nie, ona ustała, że się wytarła tu. Końcówka się wytarła, to najwięcej pracuje. Widzisz, czym dalej, tym mniej tak, wytarta no, jest guma. No, no. Dalej dziwne, że roku nie ma. Ciemniało. Jeszcze jest taki jakby, kurde, paznokieć. O! Teraz chyba dopchłeś, no. Teraz już nic nie widać. Bajka. Ja na 100% to z tego, no bo nie ma wyjścia inaczej. No jak żeby to po tamtym leciało, no bo to po tym leciało, no. Ale z tamtej strony to walczy. Tak, tak, tak. Bańki nie mogę wyjąć. Weź podaj mi od... Daj mi tą lampkę, co ty masz? Wyciągnąć kurwa sita i to dojdzie. I ona cała pękła i ona spadła na dół. Czy mi się tam kurwa deżarka nie cofały? No, bo to przez to ten, one się cofają. O, to jest na tym, to spadło. O, ona się pogiła jak chuj. Dlatego ona się tak ten. Ona nie chce teraz do góry pójść. Śrubokręta, żeby tu od góry podwadzić. Ruszy się?
lekko do góry poszła, ale to jest lekko. Większą tą łapkę. I masz tutaj, zeszła. Dobra, ruszyła. Dobra, teraz ona się zaparła. Czekaj, śrubokręt. O, cyk. Dobra, mam ją do góry już trochę. Dobra. Ej, a może z drugiej strony jakoś... Wiesz co, to leży na do... Ale ty, ta ma breszka takie zawadza... Kurde, jakby to bardziej podgiął, może? No to, żeby ja to wyjął, to ja bym tu wszedł, patrz. Ale nie wyjmiesz, bo jest sieczkarnia. Czekaj, o kurna, tu jest gorsze dojście. Tam mam tego dziurę. Czekaj. Ale co? A to ja wiem, że to wyjąć idzie. Ale teraz to górne. Czekaj, wyjdę, bo... Jowo, żeby ci... Będziemy... Ty wyjąć, co jeszcze wyjąć, a później zobaczę, jak ciężko to kurwa włożyć. Bo ja pamiętam, żeby to wyciągałem do sieczkarni. Jak nie było. Czekaj, ja wezmę tą lampkę. Dobra, ja się tam wcisnę. Tej lampkę. Czekaj, lampka, breszka. Ja to sięgnę. Dobra. Ty, daj mi tą leżankę, co ja tam w garażu rzuciłem. Wiesz, ten pod tym. A, jest pod... Jesteś w garażu leży. No. Tu w pierwszy. Weź, pokaż. Ale poczekaj, ja zobaczę, czy nie sięgnę stąd. Ale ja tam zaraz ją wejdę, bo tam to nie wiem, będzie albo przynitować trzeba. Pokaż tę leżankę. Właśnie tym chciałem. Tu trzeba, poczekaj, tu trzeba ją wyjąć. Na... Czekaj, ona tu jest zawadzona. No. Jeszcze kawałek, jeszcze kurde. Pokaż mi. Na chwilę. O. Baja. Dobra. Czekaj. Dobra, ja już ją w tym wniosę. Dobra, moment. Całą wyjmować? Nie. Tak. Wyjmujesz ją? Ja ją muszę kurwa. Mały mankament, no ale już ziarka leciały gdzie się dało. Ty wiesz co, Kacper? Czy tu mam blaszki jakieś kurwa dać i zagniemy? Pokaż to. Najpierw to trzeba jeszcze... Poczekaj. Ogólnie to teraz się zastanawiam... No to może by tam czy... wtedy przełożył, jak to wyjmowali. Czekaj, a nie, to niemożliwe, żeby kupa, się tak cofnęło. Tak, tu kawałek blaszki tylko przyspawał, żebym zagiął w tą stronę, nie? No. I jakbym ją tu kurwa włożył... kurwa włożyli, ja bym ją później tu gdzieś przyczepił. Nie? Ogólnie to tam z pawarką tragedii by nie było wejść, tylko kurwa słoma, żeby się nie zapaliło tam nic. Trzeba by zaraz wodę i... bo by to najlepiej było. Czy to się wsunie tylko teraz tu? Bo to już to wszystko, to wszystko chodzi. Tak jak porządnie nie zrobi, to moment tak samo pierdzielnie. A jestem no ciekawy kurde jak z tym. Do góry raczej do zbiornika no nie wyciągłoby, obstałem, że to tu spadło. Czekaj, to by było w tym pierwszym, nie?
Ty, na chodziom spróbujemy ułożyć tak jak powinna. To poczekaj, wejdę do środka. Rzeczywiście to będzie. No jeszcze do mnie. O. Czekaj, się łapie. O. Tak idealnie jest, jeśli chodzi o ten. Nie, możliwe. To jest wygięta wtedy. To o. Dobra, i od góry to wbije. A, bo wiesz co? Bo w tamtej brakuje o z tyłu. Bo się urwało. No tu co palca trzymasz? O, tu tyłu nie ma właśnie. Ty, i z tej strony to samo. A, tu bym miał hak. Dobra. Tylko czekaj, tu muszę jeszcze zagrać. No. Bo tam już nie będziemy dorabiać, a tu by chociaż trzymało. Tam trzeba teraz ręką przycisnąć jakoś. Tu do góry musisz podnosić, no a tam ręką. Moja weszła. Czekaj, pójdź. To znowu ta lewa. Czekaj. Powoli, czekaj. Zobaczcie. Tu idzie, okej. Okay. Tu też jest. Czekaj, może bym to kurwa wyciągnął. Dobra, powinni mi ją wstrzymać. A wiesz co by było lepiej? Czekaj, muknąć mateczkę. Czekaj, bo moja strona nie idzie. O. No i widzisz, zaparło się teraz. Czekaj, teraz. Jakieś kurwa zabezpieczenie. No teraz ja nie wiem, no i co, sprawdzamy czy nie? Tu otwieramy ten? No dobra. Ale bo... No nie, tak, rzeczywiście, bo nie tak. W pierwszy, on w ten pierwszy, no to tak, no to sprawdzałem, bo on tu blachą nie mógłby wyskoczyć. Migo mi? Hmm? Kamerka Migo? Amigo. Amigos. Amigos forever. Bo może gdzieś to wcisnęło po prostu.
Nie, patrz. No, tu ją podajnik musiał rzucić na górę. Nie, to by cię zahaczało. Masz tu lejek? Wrzuciłem go tu. A, tu pod siedzeniem, no to pod siedzeniem to ja. No tak. No tak, żeby jakoś... O, masz matkę nawet, o kur... Masz, żeby wyświetlacz się nie rozjebał, bo to rozjeba. Niech tak będzie. Nie będzie pukać przynajmniej. Dobra, to je podjedzę. Drugi dzień śnieg.
chyba tutaj. Na wyboru nie ma innego. Kurwa, bo... Chłop mówi, kurwa, przeprosza. Tam przejechać, kurwa. Bo on dzisiaj trawę kosi, on najebał na wjazdek całą tą trawę, co zleciała i dlatego nie widać. No bo ja po chuj się później ciągać z pełną. Tego nawalone wszystkiego. Kurwa. Tak mi wygodnie się robiło w tych rękawiczkach zapomniane. Ja odrzucisz. Kierkowska. Ręką żeśmy puknęli. Na chuj pukasz. Chyba kluczyk wyciągnie. Jo, dużo dziery w rękawiczkach robi ta. Kurwa, bo to później kuje. Wszystko. Po co? Jeżeli są takie dobre, dobrze dobrane rękawiczki, bo jak ktoś się kurwa graba za rękawiczki założy, albo nie powiem kogo, no to później się dziwi, że ciężko. Takie do wyczucia, tak. Myślę, że wiele osób nie lubi. Nie lubi. No jak ja mam wyczucie w rękawiczkach, no to czemu też nie? No mówię, tu dużo rzeczy jest narypanych, ale to są to rzeczy potrzebne. No teraz do LEDów te włączanie, to wszystko. No wentylator z jednej strony, o Jezu, taki wielki wentylator, niedługo nie będzie nic widać. Ale powiem wam, że dzisiaj jak jechaliśmy w transporcie... Aż to widać tylko, żeby... Jo. Tak jak my jechaliśmy dzisiaj w transporcie, to powiem wam, że naprawdę. Drzwi musiały być pozamykane, bo lusterka i zarąbiście się spisał. Mafia Solet, pięknie Krzysiu test dostał. Dobra, wszystko ładnie, pięknie, paliwko jest. Wszystko mami. Ja sobie aparat biorę. Zaraz idę zobaczyć, czy nie leci nigdzie już, bo to już będzie widać, czy wszystko dobrze żeśmy poogarniali. O, i telefon dzwoni. Który ta namiotła, powiem wam, nie tak tragicznie wygląda. Na drugi rok postaram się go.
60 na LEDach, jak ta lala. No my sobie wracamy właśnie, na koniec się włączyłem, bo niestety kamerka już mi padała, więc postanowiłem, że troszeczkę sobie ponagrywam ujęć. Myślę, że w tym vlogu powinniście go zobaczyć. Ja teraz muszę zobaczyć, czy mi się na pewno nagrywa. O mój Jezu, szwagier, kurwa! Skurcie, masz tu prąd! Ty to, prąd idzie. To tak jak u mnie w lodówce jest, jo. Jak otworzy, to się zaboli. Kurna, dziad, bogactwo. Tylko tutaj żarcie nie ma. No ta, dobra, bogactwo. Także ponagrywałem sobie materiał, przywieźliśmy teraz pszeniczkę. Była prawie piątka, 4900 wyszło, z jakimiś tam kilogramami jeszcze. Także no nie tak źle, bo jeszcze coś tam pszeniczki sobie zostawiliśmy, nie wiem, był ponad hektar, więc tragedii nie było, ale i tak uważam, że to pszenżyto będzie najlepszym rozwiązaniem na następne, że tak powiem, lata. Pamiętałem, że to kurwa. Chyba, że tylko i wyłącznie z centrali, no bo to w tamtym roku, biorąc ją z centrali na 30 arach, które mieliśmy jej, pewnie pamiętacie, gdzieś miałem ujęcia w tamtym sezonie, w tamtym roku. Ale ledziki, kurde, naprawdę nie mogę się doczekać talerzowania już, wam powiem szczerze. Na ledach? Bo na polu teraz sobie można porobić, zawsze powiem ci, był problem. I pamiętam wtedy, kurwa, ja robiłem, burza szła. Chopie tak pierdolło na łące, na tej samej co robiłem, że aż mi światła w czujniku zgasły, nie? Takie było wyładowanie. Ja już powiem, no, tak spierdolałem do domu, że tylko odpaliłem te małe na dole, mówię, dobra, jadę. Ale taki byłem wtedy przeliknięty, bo moment, przyszła ta burza, gdzieś tam się błyskała, fajnie się robiło. Kurde, zaczęło się kropić, no to mówię, a akurat mi się nie będzie kurzyć. No i jak pierdykło, ta światła przygasły w czujniku, to już mówię, na tyle to było wtedy koniec. Chłop w szoku był. Także powiem wam fajnie, bo naprawdę takie inne te vlogi teraz. Czy ten pierwszy wyszedł na szybko, choć wydaje mi się, że wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Ten dzisiejszy to już w ogóle, bo troszkę żeśmy sobie pochodzili po gospodarstwie, tego wam brakowało, czytając komentarze, patrząc na to wszystko, więc naprawdę cieszę się, że dzisiejszy vlog, mam nadzieję, że ten wszystki materiał się nagrał, który dzisiaj dla was nagrywałem, także taka sklejka będzie naprawdę fajna i podsumowanie tego drugiego dnia naprawdę spoko, dwa razy na skupie i pszenżyto i pszenica, nie wiem czy rano wam mówiłem, że pszenżyta mieliśmy 4450. Także coś zostawione, coś wywiezione, tragedii nie ma, zostaje jeszcze do umucenia 2 hektary pszenżyta, które już typowo idziemy, żeby dorzucić do szpicherka, bo to już musi zostać dla świnek. No i do tego dochodzi nam jeszcze mieszanka, która będzie cięta dopiero za jakiś czas, ale to 1,5 hektara, więc tam szału na pewno nie będzie. Także podsumowując ten dzień, naprawdę dosyć fajnie to wyszło, pogoda dopisała. Odpukać, bez awarii, bez tego wszystkiego, na spokojnie. Oprócz takiej jednej małej, którą udało nam się dosyć fajnie, szybko zrobić. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na vlogaski do Adasia, bo też będziemy sobie sklejać. O, ja już mam, Kubuś tutaj do mnie pięknie dzwoni. Także co, do kolejnego vlogasa wariaty. Mam nadzieję, że już będziemy coś grzać przy talerzówce lub ze snopków. Także na razie strzałeczka i trzymajcie się, cześć! Nara!